Zajebiste! To mi się podobało pozytywnie. Kurwa się odbił jelitem do góry. Ćwiczcie pozytywnie, pozytywność, a też tak kiedyś będziecie umieć. 6 years have passed since that horrendous incident. Difficult, but not impossible. Hej, z tej strony QK i witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Resident Evil 4 i właśnie idzie jakiś koleś mi wkopać. Płoń! Płoń, niewierny. Kuźwa, co sam się podjarałem. Czy tutaj coś jest? Nie. Ej, ale ja nie wiem jak ja go mam rozjebać. Da, może go po prostu odsuniemy. Wow! Jeb, co mu się stało? Pierdolenie, czyli jednak da się go zabić. Swoją drogą, pozytywni! Patrzcie, co ja mam dla was. Zobaczcie, zobaczcie, nie mapę. Patrzcie na to. Mam nową kolekcję korków, znaczy kapsli. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie. Na samej górze kapsle. Ostatnia tura. Uwaga. Wchodzimy. Szczegóły. Dźwięk. O, widzisz, oni czytają. Widzicie, oni czytają Coelho. To mamy od Psychomantisa. Tylko szkoda, że mu ten. Ej, on ma przyszytą tą maskę. Ja ci, jaki hardcore. Szkoda, że mu tu prądziki nie latają. O, tu mamy tego kolesia, który chyba się drapie w pewnym miejscu. Nie, chciałem dźwięk. Albo może to jest jakiś taki ten, pozycja, że zaczęło go boleć. On teraz krzyczy. Dokładnie. Tutaj mamy co? Izabel. Domesta. Prawie chciałaby powiedzieć domestos. Chyba, że po hiszpańsku domesta to jest domestos. Maria! I? Rambo JJ! Dobra, jedziemy z koksem dalej. Tak widzicie. Także widzicie. To co, ciśniemy stąd, nie tu? Tu, tutaj trzeba wracać. Trzeba wracać gdzieś, gdzie mamy teraz tą, ten dokładnie jakiś elektryczny klucz, czy coś takiego, tyle że... Oh yeah. Tyle że... Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Oho. Już słychać jakieś kurwa. I skąd on się niby tu wziął, jak wcale nieprawda. Co, że niby mu się odradzają, tak? Sprawdzimy, czy coś to... Co on kurwa będzie pełzał? Patrzcie, jak dziur. Jeb, jakie zajebiste moby. Czemu takich potworków nie ma częściej? O, 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 o. Skoro leżysz i się nie poruszasz nigdzie, to proszę bardzo. Odejdź, odejdź, odejdź. Boże, ile ja mam w niego nakuźwiać. Come on.
Wow! Wow! Zajebiste! To mi się podobało pozytywnie. Kurwa się odbił jelitem do góry. Ćwiczcie pozytywnie, pozytywność, a też tak kiedyś będziecie umieć. Gdzie mnie teraz rozjebie? Znaczy wyjebie? Aha, tu. To jest w porządku. Dobra, ja mam pomysł. Ja po prostu może ich będę omijał. Rzuciłem mu jakiegoś zacieśnego grenadzika. Właśnie, zobaczymy, jak działają grenady te flashbangowe. Siemka. Dobra, ciśniemy stąd. Fuck, nie wiem, gdzie mam iść. Było warto w pizdu, o tam idzie koleś. Aha, masz klucz po prawej, dobra, czyli tutaj są te drzwi naprzeciwko mnie, tak? Okej. Czyli, aha, tam, to jest ta chłodnia. No super, no to wkładaj ten klucz i jedziemy z tym. O, uciekamy. Bo to już jest niebezpieczne, naprawdę. Przerąbane, co tu się może dziać? Co to teraz? Wow! Ale możemy się uzbroić chociaż w coś. Dzień dobry. Holy shit, użyj. To chyba komory kryogeniczne. Wyłączyć je? Wyłączaj, co tam kurwa? Wszystko co się wyłącza przecież w rezencie potem próbuje nas zabić po prostu, albo wybuchnąć. To urządzenie do kodowania elektrycznych kluczy. Może uda mi się zmienić dane na tej karcie i zrobić z niej innym klucz. Sprytne, Leon. Dane na karcie zostały zmienione. Do wysypiska śmieci. Nawet teraz, kurwa, świeci na inny kolor. Nawet mam tu swoje logo. Las Plagas, czy chuj wie czego. Kuźwa. Ale nie, naprawdę, mają tutaj, kurwa, strasznie technologię do przodu. Ci tutaj w Hiszpanii, w tej wiosce mają, są bardziej rozbudowani niż w Polsce, podejrzewam. A coś otworzyłem, co to jest? Co? What the fuck? What the fuck? Kurczę, ale mogli ten... No wiadomo, ten zwyczajnie wyszedł, ale szkoda, że nie wyszedł ten taki. What the fuck? Jak się teraz używa lunety? Połącz. Z czym to kurwa mam łączyć? Obejrzyj. Montowana na każdym rodzaju karabinu kali pozwala widzieć pasażety ukryte w ciemności. A na karabinie kurwa. Dobra, widzę już teraz. Pierwszy raz w tej grze jest potrzebny nam karabin. Co teraz pozytywnie? Jak to kurwa otworzyć? Zamknięte, błąd systemu, świetnie. Mam nadzieję, że to tylko tymczasowe. Tymczasowe, to co ja mam? Kurwa, biegać z nim naokoło? Bo nie wiem, wydaje mi się, że się nie opłaca tutaj marnować tej amunicji całej. A może akurat to się otworzy za jakiś czas. Patrzymy. Jaka ciota. Dobra, poczekamy tą minutę może, co? O, jest. Dobra, nie trzeba czekać. Możemy spieprzać. Okej. Okay. What's now?
Sprawdźmy, do czego ja teraz mam klucz. Aha, do tego, czyli tutaj muszę iść po prostu prosto i w prawo, tak? To, no to ciśniemy. A, prosto i w prawo. Tak. Fuck. Trzeba coś porządnego. W sensie? No, zrobiło się tak trochę Silent Hillowo, nie? Że zamiast zabijać wszystkich tych, to ich omijamy i tak dalej. E? Dobre, dobre, Wajle. Okej, ciśniemy. Coś widać? Nie widać nic. Dobra, ciśniemy. Okej. Granat ręczny. Tutaj szafka jakaś. Dobra. Nic nie ma. Tymi dźwignami. Proszę, dźwignami. Uruchomimy dźwig. Co to jest? Dawać go. To co, mogę wziąć śmieci po prostu? Kontener ze śmieciami? Nie rozumiem, co ja mam kurwa wziąć. Co to? No nie. What the fuck? Musiał odłączyć sterowanie. Ja im kurwa zaraz odłączę sterowanie. Wow! Sorry, nie chciałem tym. Siema. Siema. Gdzie mi tu strzał? Ale tu ich było więcej, co nie? To mi się wydaje. To wysypisko śmieci. Może ten dostanie się na dolne poziomy. He, może. Leon. Ale coś trzeba wykombinować. Co tu jest? Wow. A tu? Aha, to nic, to jest ściana, dobra. Oni odłączyli ten zasilanie, nie? A to oznacza, że ja coś tam muszę zrobić pewnie z tym. Hello? Tu jest roślinka, od razu bierzemy. Tu, tu, tu. Połącz. Boże, ile mam tych roślinek. Jesus. Mam zajebistą lunetę na podczerwień, która kurwa nie pasuje do niczego. Jakbym nie mógł po prostu nią patrzeć. Oh, fuck. Dobra, to może sobie to użyjemy, bo ja tam widziałem, że nie mamy full życia. Okej. Okay. Wiecie co, mam pomysł, ale to zaraz. Mogę przeładować do końca? O, proszę bardzo. I jeszcze ciebie przeładujemy. Okej, jest. No, hello! No ja pierdzielę, nie, ja nie ogarniam tego sterowania tutaj. Dobra, co teraz? Ups! Nie chciałem tam wchodzić. Filunia. Da, podejrzewam, że nie mogę przejść przez kable, bo mnie rozwali prąd, ale da, spenetrujmy jeszcze to przejście tam wcześniej, co tam jest. Co tutaj jest? Co? Czy ja coś ominąłem? To mogłem coś sprawdzić. To tylko zapisy od... Nie ma tu nic... No właśnie. To kurwa nigdzie. O, jest. Gdzie po lewej? No tu.
Bym się chciał dowiedzieć, jak oni kurwa mi ten. Ale co, i tutaj nie mogę zaskoczyć na przykład na te śmieci tam na dół, żeby się nie zabić. Bo ja nie wiem, co ja tym dźwigiem miałem kuźwa podnieść. Czy kontenery, czy kurwa tych zombie, sprawdź. To wysypisko śmierci może tędy się. No to chcę tam zejść, i co? I gówno. A może to się da jakoś ten. Popchnąć nie da się. Holy shit, dobra, no to spróbujemy po tych kablach przejść, no co mi zostaje innego do zrobienia? Co nie pozytywnie, macie jakiś pomysł? Nawet jeśli macie, to mi nie powiecie, nie? Wy chcecie, żebym to sam się tutaj męczył. Dobra, wejdziemy do zielonego napisu. Sprawdzimy, co tutaj się kryje za tymi kablami. Uwaga. No, strzelce raz. I teraz szybko. Okej, udało się. Hemelian! Daj sobie siana z tym. Ammunition to pistolation. Oh fuck. Weź ich zagadaj, ja ich od tyłu wezmę. Ashley, żyjesz? Żyjesz. Okej. Okay. Mogę ci kopnąć? Mogę kopnąć, kurwa, takiego typa. Jeb, on schował głowę, no jak ja go teraz zabiję? No to w udo. Kurczę, nie mogę przeładować, to źle. Dobra, skończ, kurwa, widzę cię, ja pierdzielę. Hello? Ona jest pojebana. Ta kobieta jest pojebana, ona teraz powinna tam siedzieć, kurwa, bo jest niebezpieczna dla otoczenia. Potrzebuję elektronicznego klucza. No dobra, to jedziemy do jakiegoś laboratorium Dextera i zobaczymy, czy tutaj coś jest. A tak w ogóle to przydałby mi się save. Tak skromnie mówiąc. I chyba jestem blisko save'a, to dobrze. Ups, słyszę armię Psychomantisa z dildosami. Czyżby ktoś chciał mnie teraz atakować tutaj nimi? Wow! Wszystkich was przewracam. Chwyt, dziwko. O, Jezus. Wow. Oh fuck. Pozytywnie powoli zaczynam tracić amunicję. Co nie jest zbyt przyjemne, muszę wam szczerze powiedzieć. Dlatego będę teraz wszystkich zabijał nożem i co? Już koniec z nim. Dobra. Tutaj sprawdźmy, czy tu jeszcze coś jest może do wzięcia. Tu już ktoś obskubał całą szafkę. Tutaj jakaś mikrofalówka, granat oślepiający. Dobra. Tu pewno mam tych kuźwa. Co, coś... No właśnie, co tutaj jest pozytywnie? Ktoś się z was zna? Chuj to wie. Tutaj coś, ten, tutaj coś. Nie mogę nic wziąć. Tu jak zwykle coś mi tutaj syczy. Wow, tutaj jest jeziomek. Wow, ale fajnie to na te schody tak jebną. Zajebiście to wygląda. Dobra. Tutaj nigdzie nic nie ma. Wow, tu nawet książki mają. Amunicja do strzelby, dobra, to mi się przyda. Tutaj coś, nic. Tutaj coś, nic. Tutaj może. Może w końcu będzie ten pieprzony safe gdzieś tutaj w pobliżu. Tutaj powinien być.
Którędy? Nie wiem, którędy mam iść. Tu? Czy tu? Tu jest save, dobra. Zielona roślinka. I save. I pozytywnie w ten sposób skończymy sobie odcineczek. Kolejny już niebawem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, a jeśli nie, no to możecie subskrybować. No i co, bądźcie dalej pozytywni, tak jak jesteście, bo idzie wam to zajebiście i dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Over here, stranger. Got something that might interest you.